Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Narodowy Dzień Życia. Dziś, jutro Dzień Świętości Życia. W obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci powinien włączyć się każdy z nas. Inicjatyw jest wiele już w najbliższą niedzielę. Ulicami Warszawy przejdzie 9 Marsz Świętości Życia. To okno życia w Gdańsku Matemblewie w minionym roku ocaliło życie trójki dzieci. Był to dla nas taki szczególny znak, mówiący o tym, jak ważne to jest miejsce i jak warto pracować w obronie życia. Zgromadzenie sióstr kanoniczek prowadzi również dom samotnej matki. Tu każda potrzebująca znajdzie schronienie, otrzyma dom, posiłek, pomoc w opiece nad maleństwem. Magda ma 17 lat. Mówi, że synek Nikodem to jej największy skarb. Ja go bardzo kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez niego w sumie. Życie pisze różne historie, czasem bardzo dramatyczne. Patrycja wybrała życie, postanowiła urodzić Wiktorię mimo młodego wieku i nie żałuje tej decyzji. Kobietom, które chcą oddać albo zabić swoje dziecko, odradzam, bo to naprawdę jest duże szczęście mieć małe dziecko. Bo życie jest święte od poczęcia. Świadomość tego w naszym społeczeństwie wciąż rośnie. Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że każdy jest zobowiązany do szerzenia prawdy o świętości życia. To warto postawić sobie takie pytanie, co ja robię w tej sprawie, żeby tak było. I zadać sobie to pytanie i nie oczekiwać, że ktoś coś zrobi za nas. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie tylko mieli swoje przekonania słuszne, ale również potrafili w swoich środowiskach robić to, co akurat, w czym akurat czujemy się dobrze i co może pomóc w szerzeniu szacunku do ludzkiego życia. Ruchy zwolenników eugeniki, czyli eliminowania dzieci chorych, są silnym przeciwnikiem i czyhają na naszą bierność. Jutro będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. W wielu parafiach można włączyć się w duchową adopcję dzieci poczętych, których życie jest zagrożone. Dobrowolnie przyjmują zobowiązania, ofiarowanie cierpienia, innych rodzajów umartwień w intencji tego nienarodzonego dziecka. Należy dodać, że to jest modlitwa anonimowa, czyli bardzo szlachetna modlitwa. My nie wiemy, za kogo się modlimy. W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy już po raz 9 przejdzie Marsz Świętości Życia. Organizatorzy zapraszają na 12:30 na msze święte w obu warszawskich katedrach. Udział będzie świadectwem, mówi rzecznik marszu Michał Kosiarski. Im więcej tych osób będzie, tym silniejszy, jaśniejszy sygnał będzie dla innych obywateli, dla władz, że życie ludzkie jest świętością i są ludzie, którzy chcą to bronić. Każde nasze tak dla życia to odpowiedź na nauczanie błogosławionego papieża Polaka. Jest to wyraz posłuszeństwa Janowi Pawłowi II, który prosił o realizację obchodów Dnia Świętości Życia, o uwrażliwianie naszych serc, naszych sumień, naszego wnętrza na wartość, godność i świętość życia. Mówi profesor Urszula Dudziak, organizatorka konferencji w trosce o zdrowie i życie człowieka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wszelkie inicjatywy zmierzające ku ochronie życia są bezcenne, bo życie jest wartością najwyższą. 6. dzień rodzice dzieci niepełnosprawnych okupują korytarze Sejmu, domagają się m.in. podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego. Obietnice premiera ich nie przekonują. W dzień na sejmowych korytarzach niepełnosprawne dzieci towarzyszą swoim rodzicom. W nocy zostaje tylko jedno z nich. Rodzice chcą, by politycy z bliska zobaczyli, jak wygląda opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym. Po spotkaniu z premierem Tuskiem została złość, niesmak, rozgoryczenie. Mówi uczestniczka protestu Elżbieta Karasińska. W dalszym ciągu nie rozumie naszego problemu. On w dalszym ciągu tak jakby w ogóle nie wiedział, po co my tu jesteśmy. Tak jakby sobie na przykład, po prostu bez sensu jest w ogóle to, co się stało. Mógł w ogóle nie przychodzić, żeby nam nie psuć nerwów i nie pogrążać siebie i nie uśmieszać się dalej. Pan premier zaproponował, że to będzie w tym roku od 1 maja 1000 zł, czyli de facto tylko i wyłącznie 180 zł podwyżki, bo 820 było i tak wypłacane.
potem w 2015 roku o 200 kolejne złoty i zakończenie sprawy w 2016 roku, kiedy to będzie najniższa krajowa. Wojciech Kalinowski obawia się, że stanie się tak, jak po poprzednich spotkaniach. Pan premier dawał tych obietnic już dosyć dużo, żadnej z nich nie spełnił, więc mówimy nie i chcemy najniższą krajową teraz. Z protestującymi spotkał się dziś szef Solidarności Piotr Duda. Poprosili mnie, żebym tutaj przyjechał, paru ich nie tylko słowem, ale i tą obecnością, bo ja prowadziłem jeden protest i doskonale o tym wiem, jak bardzo ważne jest przyjście, powiedzenie, robicie dobrze, trzymajcie się, nie poddawajcie. To jest dla nich bardzo ważne, ale z drugiej strony zadeklarowałem różnego rodzaju pomoc, tą także pomoc nawet i tą materialną w postaci, nie wiem, możliwości przyjechania konkretnych osób, nie wiem, chociażby zapłacenia za autokar, z drugiej strony prawników, ekspertów na komisję sejmową, która będzie pojutrze. Ci, którzy okupują Sejm od 6 dni, liczą, że sprawą zainteresuje się prezydentowa Anna Komorowska. Nasze dzieci nie gryzą, nie kopią, nie zarażają. Do naszych dzieci pani prezydentowa powinna już dawno przyjść, pan prezydent też, bo wydaje mi się momentami, że my w ogóle prezydenta nie mamy. Nic go nie interesuje. A pani prezydentowa jako kobieta, jako matka, uważam, że już dawno tu powinna być. Podwyżką świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych obiecaną przez premiera ma zająć się jutro rząd. To była w pełni ewangeliczna postawa, pomoc tym, których Niemcy skazali na zagładę, ale za tę pomoc także groziła śmierć. Dziś mija 70 lat od zamordowania rodziny Ulmów, która ukrywała 8 Żydów. To była zwykła polska katolicka rodzina. Mieszkali w Markowej koło Łańcuta. Pan Józef prowadził gospodarstwo, hodował pszczoły. Pasjonował się fotografią i nowinkami technicznymi. Pani Wiktoria zajmowała się domem i wychowaniem coraz to większej gromadki dzieci. Czas zawieruchy wojennej nie ominął zacisznej wsi, nie ominął rodziny Ulmów. Kiedy w 1942 roku Niemcy rozpoczęli mordy na markowskich Żydach, Wiktor Ulma ukrył w swoim domu 8 osób. Historyk Michał Kalisz podkreśla, że gospodarz wiedział, jakie grożą mu konsekwencje. Za każdą pomoc Żydowi, nawet najdrobniejszą, jak ofiarowanie jedzenia, kubka wody, czy chociażby wskazanie drogi, ucieczki groziła kara śmierci. Mało tego, władze okupacyjne stosowały przy tym zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Mimo to Józef Ulma nie wymówił schronienia rodzinie Szalów oraz swoim żydowskim sąsiadom, Lajce i córce, a także Gołdzie Goldman. Zapłacili za to najwyższą cenę. 24 marca 1944 roku w gospodarstwie pojawili się Niemcy. Odnaleźli kryjówkę. Na miejscu zamordowali ukrywających się Żydów, a potem rozstrzelali Józefa i Wiktorię, będącą w stanie błogosławionym, oraz ich 6 dzieci. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik podczas dzisiejszej uroczystości w 70. rocznicę tej okrutnej zbrodni mówił o lekcji, jaką dają nam sprawiedliwi z Markowej. Rodzina Ulmów pokazuje nam potrzebę tego kontaktu braterskiego z bliźnimi, z sąsiadami, z tymi, którzy są w naszym otoczeniu, zaufania, większego zaufania do siebie, bo dzisiaj egoizm pożera ludzi. Od 2003 roku toczy się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów. Pamięć o męczennikach jest pielęgnowana na Podkarpaciu, a szczególnie w samej Markowej. Powstaje tam Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu. Około 1700 Polaków z terenu dzisiejszego Podkarpacia udzielało pomocy ludności żydowskiej, z czego nie mniej niż 200 przepłaciło tym to własnym życiem. Kamień węgielny pod muzeum poświęcił papież Franciszek, informuje Bogdan Romaniuk, jeden z inicjatorów tej budowy. Kamień jest wmurowany, muzeum rośnie i w przyszłym roku, w 2015, będziemy oddawać już muzeum imienia rodziny Ulmów. Dziś też w Łańcucie nadano jednej z ulic imię rodziny Ulmów. Oskarżenie o zakłócenie w czerwcu ubiegłego roku wykładu Zygmunta Baumana znów przed sądem. Dziś po raz drugi na sali rozpraw Wrocławskiego Sądu Rejonowego zasiadły 23 osoby, które zaprotestowały przeciw fetowaniu byłego funkcjonariusza Zbrodniczego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W dniu dzisiejszym kontynuowany będzie proces przeciwko osobom obwinionym o czyn z artykułu 57 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń.
czerwcu ubiegłego roku na Uniwersytecie Wrocławskim młodzi ludzie ze środowiska kibiców Śląska oraz organizacji niepodległościowych zaprotestowali przeciw wykładowi Zygmunta Baumana. Dziś po raz drugi zasiedli na ławie oskarżonych. Na wykład profesora majora Zygmunta Baumana osobiłem z ciekawości. Miałem wielką chęć usłyszenia tego, co o honorze ma do powiedzenia człowiek, który nosił m.in. mundur formacji NKWD, zbrodniczej formacji rosyjskiej, która odpowiada m.in. za śmierć mojego dziadka, którego zamordowano strzałem w tył głowy w Katyniu. Oskarżonym zarzuca się czyn chuligański, podczas gdy motywacja działania była zupełnie inna. Motywacją dla osób, które protestowały, to była motywacja płynąca z przesłanek, bym powiedział, moralnych, społecznych, względnie światopoglądowych, a nie chuligańskich, bo artykuł z kodeksu wykroczeń dotyka problematyki chuligańskiej. Do sądu przybyła dzisiaj spora grupa osób solidaryzujących się z oskarżonymi. W ostatnich latach przeżywam renesans, osobisty renesans swojego patriotyzmu. Wiele rzeczy staje się widocznych wyraźniej, jak w przeszłości, która była mi też niedana jako wiedza. Pogłębiam, widzę uwarunkowania, skutki z przeszłości na dzisiaj. Proces oceniam jako kuriozalny. To jest niesłychane, że w III RP sądzeni są ci, którzy protestują przeciwko totalitaryzmowi, w tym wypadku komunizmowi. Natomiast jak wiemy, w III RP nie są sądzeni zbrodniarze komunistyczni. Na dzisiejszej rozprawie oskarżeni zapoznali się z zapisem z monitoringu. 7 kwietnia we Wrocławskim Sądzie Rejonowym odbędzie się przesłuchanie świadków. 529 członków zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego skazanych na karę śmierci. Egipski sąd uznał, że dopuścili się aktów przemocy podczas tłumienia protestów latem ubiegłego roku. Wyrok jest nieprawomocny. Lato ubiegłego roku. W Kairze trwają masowe protesty zwolenników obalonego w lipcu prezydenta Mohameda Mursiego, wspieranego przez Bractwo Muzułmańskie. Eskalacja zajść następuje 14 sierpnia. Wtedy siły bezpieczeństwa przystąpiły do likwidacji dwóch obozowisk przeciwników ówczesnej władzy. Podczas starć zginęły 632 osoby, z których zdecydowana większość to cywile. Na wieść o masakrze zamieszki wybuchły w innych miastach, w tym w Al-Minya. Dziś część uczestników tych starć zaledwie po dwóch rozprawach usłyszała surowe wyroki. Sąd w Al-Minya skazał 529 osób, głównie członków Bractwa Muzułmańskiego, na karę śmierci. 16 uniewinnił. Na ławie oskarżonych zasiadły 153 osoby. Pozostałych osądzono zaocznie. Obecnie władze wytoczyły proces byłemu prezydentowi i 1200 jego zwolennikom. Zakończyła się pielgrzymka studentów, wykładowców, duszpasterzy akademickich oraz władz uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu na Jasną Górę. Wszystko w przeddzień Zwiastowania Pańskiego, który jest też dniem świętości życia. Pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Królowej Polski to już tradycja. Od 7 lat Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej udaje się do Częstochowy, aby tam przed Panią Jasnogórską modlić się o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Taka pielgrzymka, jak mówi ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni, jest dla studentów pewnego rodzaju formacją, która przygotowuje młodego człowieka do służenia w prawdzie. Współczesny dziennikarz, który jest narażony na różne poprawności polityczne, ważne jest, żeby miał tutaj kręgosłup. Dziennikarze też mają tę misję służby człowiekowi, mają służyć prawdzie, a jedną i z największych prawd to jest życie jest świętością. Jednak to dzieło kształcenia młodego człowieka oraz jego wychowanie jest wspólnym dziełem, za które trzeba wziąć odpowiedzialność, mówił w homilii ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Zwłaszcza, że na co dzień jesteśmy świadkami nacisków środowisk społeczno-politycznych, aby poddać w wątpliwość zaangażowanie Kościoła w dziedzinie wychowania, a zepchnąć go do swoistego skansenu charytatywnej działalności. Tymczasem dzieło wychowania każdego człowieka,
było i pozostaje integralną częścią posłannictwa Kościoła, głoszącego dobrą nowinę o zbawieniu każdego bez wyjątku człowieka, który chce wejść w przestrzeń tej macierzyńskiej troski Kościoła. Słowo do uczestników pielgrzymki skierował także ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor i założyciel uczelni. My przychodzimy do niej i prosimy pewno różne rzeczy, ale chyba najbardziej prosimy o świętość. I nie bójmy się świętości. Prawdziwi święci chodzą twardo po ziemi. Świętość to nie jest naiwność. Świętość to jest ciągłe chodzenie twardo po ziemi i kształtowanie w sobie i w innych tego, co nam daje Pan Bóg, tego, co nam daje Jezus Chrystus, życia, prawdy. Po mszy świętej uczestnicy pielgrzymki wysłuchali wykładu Marka Banowskiego z Poznańskiego Kongresu Rodzin pod tytułem Jedność małżeństwa, siła rodziny, a także uczestniczyli we wspólnej drodze krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. I to wszystkie informacje na dziś. W imieniu całego zespołu Informacji Dnia dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą dodatnią. Od 11 stopni Celsjusza w Atenach, 2 stopni w Rzymie oraz Wiedniu do 0 w Madrycie. Jutrzejszy dzień nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Od Bałkanów przez Europę Zachodnią i Środkową po północną Rosję dużo chmur i mokro. W rejonach górskich będzie sypał śnieg. Pogodnie nad Skandynawią, a także nad Morzem Czarnym. W Berlinie i Londynie około 6-9 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze od 10 do 17. A jakiej aury możemy spodziewać się w Polsce? W nocy będzie chłodno, a na termometrach minimalnie od 9 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 2 w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz Małopolski. W górach natomiast poniżej zera. Jutro nadal dużo chmur. Rano od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk sporo deszczu. W rejonie Sudetów deszczu ze śniegiem, a w samych górach śniegu. Po południu opady osłabną i padać będzie tylko na zachodzie kraju. A więcej przejaśnień i bez opadów tylko w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od 5-6 stopni na zachodzie, około 11 stopni w pasie od Mazur po Podkarpacie do 14 na Podlasiu. Będzie wiał umiarkowany południowy i południowo-zachodni wiatr. Barometry w stolicy wskażą około 1005 hektopaskali i spodziewany jest wzrost ciśnienia. A już teraz kilka słów o środowej prognozie pogody. Zapraszam. W środę poprawa warunków pogody. Więcej słońca i mniej deszczu. Dużo pogodnego nieba na zachodzie kraju, jednak tam możliwe poranne przymrozki. A w północno-wschodniej Polsce deszcz. W najcieplejszym okresie dnia na termometrach zróżnicowane wartości temperatury. Od 7 stopni na Mazurach i Wybrzeżu, około 10-11 stopni w centrum i na zachodzie, do 13 w rejonie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie ze wschodu. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję i życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.